Ełk ma bardzo silną konkurencję w postaci okolicznych miast, takich jak Augustów czy Giżycko. Do takiego wniosku doszli uczestnicy warsztatów zorganizowanych przez Urząd Miasta. Rozpoczęły one pracę nad strategią zarządzania marką Ełku. My chcemy stworzyć dla naszego miasta trwałą, niepowtarzalną markę, stworzyć taki jego wizerunek, żeby w tym gąszczu wielu miast, które się promują, Ełk miał przewagę. Mają dać właśnie marka Ełku. Aby ona powstała, uczestnicy warsztatów wymieniali mocne i słabe strony miasta oraz wskazywali dziedziny, z jakimi Ełk powinien kojarzyć się w kraju. Postawiono tu na przyrodę, kulturę oraz regionalne kulinaria. W przygotowaniu strategii uwzględniono też głos uczniów z Młodzieżowej Rady Miasta. Mało imprez mam w Ełku, takich naprawdę sławnych, gdzie przyjedzie jakaś wielka gwiazda, gdzie będziemy mogli dobrze się bawić, a nie takie małe imprezki, nieznani praktycznie ludzie. Dyskusję modelowali fachowcy od reklamy z warszawskiej firmy, która opracowała m.in. markę dla Warszawy. Wiedzą, że dla Ełku potrzebny jest wyrazisty wizerunek, którego dzisiaj brakuje. Dzisiaj jest to taka marka typu no name. Niczym się nie kojarzy. Jak spojrzymy na przykład na marki samochodów, to Volvo się kojarzy z bezpieczeństwem, Mercedes z prestiżem, BMW ze sportem. W wykreowaniu wizerunku pomagali samorządowcy, przedstawiciele instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz mediów. Firma reklamowa współpracuje z klientem z kilku powodów. Tak jak wy czujecie i znacie miasto Ełk, to żadna agencja w Polsce tego atrybutu nie posiada. Natomiast my posiadamy atrybut taki, jak doświadczenie w kreowaniu i w budowaniu wizerunków marek znanych bardzo w Polsce, co jest w naszym dossier, a jednocześnie mamy tą świeżość spojrzenia. Efektem warsztatów ma być dokument Strategia Zarządzania Marką Ełku, który będzie podstawą przy planowaniu wszelkich działań promocyjnych. Powstanie on pod koniec lutego.